Dzień dobry Państwu. Witam w premierowym wydaniu programu W Otwarte Karty. Od ponad 3 lat ta audycja jest emitowana na antenie radiowej Jedynki. Bardzo się cieszę, ale mam też nadzieję, że od dziś, w każdy czwartek o 21:00 będziemy gościć także w Państwa domach, domach widzów TVP Info. Spotkania z Państwem zawsze są dla mnie zaszczytem, tak jak wyróżnieniem jest też okazja do rozmów z wyjątkowymi gośćmi. A rozmawiam, proszę Państwa, zawsze konkretnie, szczerze i po prostu w otwarte karty. Cieszę się, że w tej nowej odsłonie programu porozmawiam dziś z moim zacnym gościem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem doktorem Jarosławem Kaczyńskim. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Telewizji Polskiej, do Polskiego Radia, szczególnie do TVP Info i Radiowej Jedynki. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za ten tytuł, bo powiedzmy sobie, jest już bardzo stary i bardzo rzadko wspominany. To chyba musimy, panie prezesie, zacząć, ponieważ tematów mamy naprawdę sporo. Od ponad roku sprawa ukraińska jest też naszą sprawą. Od 24 lutego ubiegłego roku hasło za waszą i naszą wolność pobrzmiewa bardzo realnie. W pierwszym dniu wojny minister spraw zagranicznych Ukrainy zatrzymał się w Warszawie. Został podobno także podjęty przez pana. Dziś, rok później, prasa światowa, politycy, szczególnie politycy amerykańscy, mówią, że Polska jest potęgą humanitarną i rzeczywiście nawet polityczni oponenci Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie przyznają, że państwo polskie zrobiło wszystko, by Ukraina nie upadła. Można powiedzieć, chciałabym pana prezesa o to zapytać, że postawiliście państwo rzeczywiście wszystko na jedną kartę. Tak, rzeczywiście podjęliśmy działania energiczne i szybkie. To było potrzebne. Jeżeli ktoś chce to określić jako postawienie wszystkiego na jedną kartę, to też jest celne określenie, ale poprzez wszystkim była decyzja odnosząca się z jednej strony do tego hasła, które pani redaktor wspomniała i które odegrało w naszej historii, w naszej świadomości społecznej tak wielką rolę, ale chodziło także o nasze interesy, o zagrożenie Polski, o to, że upadek Ukrainy byłby dla nas ogromnym niebezpieczeństwem, że w związku z tym trzeba uczynić wszystko, żeby Ukraina nie upadła. Wszystko w ramach naszych możliwości i oczywiście we współpracy z sojusznikami. No ale wzięliśmy się za to od pierwszego dnia, już w nocy, zaraz po wiadomości o tym, że wojska rosyjskie wkroczyły i maszerują na Kijów. Komitet Bezpieczeństwa się zebrał w rozszerzonym składzie, bo był także premier. A później zaczęły się to spotkania w BBN-ie. To były te elementy koordynacji działań, rozmów także z wojskowymi, przekazywania uzbrojenia. No i była wspaniała akcja społeczna. To, że w Polsce jest w tej chwili około 2 milionów Ukraińców i nie ma obozów, że chwilami było ich znacznie więcej, też nie było obozów, że Polacy otwarli swoje domy, także swoje kieszenie, swoje kiesy, jak to się kiedyś mówiło, żeby Ukraińców wesprzeć, to bardzo, bardzo dobrze świadczy o naszym społeczeństwie. My ciągle jednak żyjemy, można powiedzieć, w troszkę innej epoce, ale lepszej epoce niż niektóre inne społeczeństwa i to jest nasza zaleta, nie wada. Tak, panie prezesie, niemiecki dziennik Bild, powołując się na ustalenia Wall Street Journal, informuje o rozmowach, w których postawiono podobno ultimatum prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Niemcy i Francja za sprawą dostaw nowej broni chcą dać Ukrainie szansę na odzyskanie okupowanych terytoriów do jesieni. Jeśli kontrofensywa się nie powiedzie, to wzrośnie presja na Kijów, by niestety negocjował z Kremlem. Tak w każdym razie podaje dziennik. Zatem nie wszyscy tak bezapelacyjnie popierają Ukrainę. A może to tylko, pytam pana prezesa, jest taka taktyka negocjacyjna? No, z całą pewnością Europa tutaj zareagowała w sposób zróżnicowany.
Są kraje, tutaj Niemcy niewątpliwie są takim najlepszym przykładem, które stawiały na współpracę z Rosją i to jest stara bismarckowska jeszcze tradycja, żeby uzyskiwać dominujące znaczenie w Europie, między innymi poprzez współpracę z Rosją, dzięki własnej sile, bo Niemcy są rzeczywiście gospodarczo silnym państwem, chociaż nie tak silnym, jak niektórzy sądzą, bo w porównaniu na przykład ze Stanami Zjednoczonymi no to jest zupełna przepaść, ale silnym i jeżeli taka współpraca jest możliwa, to na pewno ich pozycja wzrasta, no tylko tyle, że w ciągu ostatnich lat i dziesięcioleci ta współpraca doskonale służyła budowie pozycji Rosji, niezależnie od tego, co Rosja robiła, bo przecież już od czasów Czeczenii widać było, że jest zdolna do naprawdę wszystkiego, jeżeli chodzi o łamanie reguł, które powinny obowiązywać w cywilizowanym świecie, reguł odnoszących się do praw człowieka. I jednocześnie Rosja uzyskiwała dzięki temu bardzo poważne zasilenie, które służyło między innymi zbrojeniom, a także stabilizacji sytuacji w Rosji, bo w momencie, kiedy Putin obejmował władzę, to trwała jeszcze smuta, ta rosyjska smuta po upadku komunizmu, a on dostał bardzo szybko, no nie od razu, bo to najbardziej dobrze mu służyło bodajże w 2012 roku, ale bardzo duże środki, rzeczywiście momentami ogromne środki na załatwianie spraw społecznych, bo te sprawy tam też zostały w dużej mierze załatwione, przedtem były rzeczywiście w tragicznym zupełnie stanie. I na to, żeby także mieć siły na zbrojenia i środki na zbrojenia i mieć jednocześnie możliwość ogromnego rozbudowywania aparatu przemocy, tego dopilnowania społeczeństwa. Czyli z jednej strony stabilizowano sytuację w ten sposób, że zaczęto płacić pensje, emerytury, różne dodatki, to się było, no, to było podwyższane z czasem. Ale z drugiej strony też ogromnie rozbudowano to wszystko, co tradycyjnie w Rosji służyło trzymaniu społeczeństwa za twarz. Także w ten sposób Rosja przygotowywała się, ale był jeszcze jeden aspekt tego przygotowania do podporządkowania krajów, które znalazły się, czy kiedyś znajdowały się w rosyjskim imperium. Trudno było zaatakować Ukrainę, jeżeli przez Ukrainę płynęła ropa do Europy. Bo wtedy Ukraińcy mogli to zablokować, zniszczyć te rurociągi i byłby wielki kłopot. I stąd ta bardzo ponura rola tych rurociągów, które prowadzono przez Bałtyk. Rurociągu północnego, później tego Nord Stream 2. Bez tego, bez przeprowadzenia tej operacji, no ta wojna, ta operacja specjalna, która miała być szybka i bez większych efektów negatywnych dla Rosji, no byłaby praktycznie rzecz biorąc niemożliwa. Tutaj postawa tych państw, bo tutaj Francja odgrywała pewną rolę, chociaż rzeczywiście dużo mniejszą niż Niemcy, była właśnie taka. No a dzisiaj mamy do czynienia z pewnymi elementami kontynuacji. Oczywiście sytuacja się zmieniła, oni się muszą jakoś do tego dostosowywać, ale taka nadzieja, że tamte czasy, które były, wrócą, jest w dalszym ciągu bardzo silna, bo stawianie w tej chwili jakichkolwiek warunków Ukrainie, no to jest przedsięwzięcie na korzyść Rosji. W szczególności w momencie, kiedy jednak poważna część terytorium Ukrainy jest w rękach rosyjskich. To jest tak mniej więcej, łącznie z tym, co było zajęte wcześniej, czyli Krymem i tymi dwoma republikami, to jest Ługańską i Doniecką. To jest około 20%, może troszkę mniej, no ale to już jest kawał tego dużego, przeszło 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, niewiele przeszło kraju, właściwie jak dwa razy Polska, no więc Ukraina nie może się pogodzić z tym, żeby to stracić i w związku z tym odzyskanie tego to jest warunek uczciwych negocjacji,
No, oczywiście byłoby bardzo dobrze, żeby Rosjanie się po prostu z tego wycofali i wtedy się zaczęły negocjacje, no ale chyba nie bardzo można na to liczyć. Będzie to trzeba ręką zbrojną odzyskiwać. Odzyskiwać. Panie prezesie, pan wspomniał właśnie o polityce Niemiec względem Rosji, to ja muszę dodać, że ambasador Niemiec w Polsce, Thomas Bagger, odniósł się do wypowiedzi wicepremiera Mariusza Błaszczaka, szefa MON, który powiedział w TVP Info między innymi, że nie ulega wątpliwości, że właśnie ta polityka Niemiec spowodowała, że Putin zdobył pieniądze na swoją armię. Ambasador Bagger we wpisie wkrótce po tej wypowiedzi w mediach społecznościowych pyta wicepremiera Mariusza Błaszczaka właśnie, i tu jest ważne, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię. No, wielu mówi o skandalu, o niemieckiej bucie. A ja dopytam, czy rzeczywiście w kontekście niemieckiej polityki wobec Rosji w ostatnich latach możemy mówić o czymś, co określę oględnie niestosownym? Proszę pamiętać, że zaczynaliśmy od sytuacji stworzonej przez PRL. Nie było wtedy żadnej alternatywy. I siły postkomunistyczne, które przecież w pierwszych latach, więcej nawet w pierwszym dziesięcioleciu i więcej, przynajmniej w pierwszych kilkunastu latach, miały władzę przez znaczną większość czasu. Przy czym, jeżeli by zdefiniować szerzej te siły postkomunistyczne niż tylko SLD, no to wtedy można powiedzieć, że w zasadzie poza incydentem rządu Olszewskiego miały tą władzę przez cały czas. Nie robiły nic, żeby tą sytuację, ten stan zmienić. Już za czasów AWS-u to była taka niekonsekwentna, ale no jednak czteroletnia przerwa w tych rządach. Podjęto decyzję o budowie rurociągu z Norwegii przez Danię, no tylko że później Miller, dziś związany ściśle z Unią, z Platformą Obywatelską, po prostu w istocie tą umowę wypowiedział. Trzeba było później z niemałymi trudnościami do niej wracać. Ja pamiętam te trudności za czasów naszych rządów 2-5-2-7, bo oni nie bardzo wierzyli w to, że to może być rzeczywiście przywrócone. No ale teraz się jednak to udało zrobić wśród no, dużych kłopotów, ale jednak się udało. I trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać, że te inne decyzje, jak budowa gazoportu, to już były w tym wypadku decyzje nasze, tak jak i wznowienie tej sprawy rurociągu, to była nasza decyzja. Przedtem no, to były decyzje partii, które były w Niemczech bardzo lubiane. No więc trzeba to też właśnie przypomnieć panu ambasadorowi. I wreszcie cały taki proces zmiany, jeżeli chodzi o kierunki, z których odbiera się ropę, no jest procesem technicznie i finansowo skomplikowanym. No i nawet gdyby od samego początku rządziły w Polsce siły naprawdę patriotyczne i nie chcące postkomunizmu, tylko rzeczywiście wolnej i demokratycznej Polski, to i tak musiałoby to jakiś czas potrwać. I pan ambasador nad tym wszystkim przechodzi do porządku dziennego. No po prostu zakłamuje się w bardzo nieładny sposób i zastanawiam się, czy po tej naszej rozmowie znów nie będzie interweniował, ale nic to nie pomoże. My będziemy mówili prawdę o postawie Niemiec i będziemy w dalszym ciągu naciskali na to, żeby Niemcy w końcu tak naprawdę tą postawę zmieniły, czyli dostarczyły tą broń, którą mogą dostarczyć, a to byłoby poważne wsparcie dla Ukrainy. Panie prezesie, pozostając przy polityce Polski względem właśnie Rosji, to dopytam pana o
rolę Polski w ogóle w świecie, bo goszczący ostatnio w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podziękował Polakom za pomoc Ukrainie. Wielu chciało mieć zdjęcia z prezydentem, 40-sekundową wymianę uprzejmości, kurtuazję przedstawiało jako poważne rozmowy. Kluczowe jest jednak to, co realnie zostało po tej wizycie. Co dla państwa, jako rządu, jako państwa polskiego pytam, było priorytetem? Czy możemy mówić o wzmocnieniu pozycji Polski jako gracza na arenie międzynarodowej? Z całą pewnością możemy o tym mówić. Ta pozycja wzrosła. Opinia o Polsce się bardzo poprawiła. Mamy troszkę takie czasy jak w okresie Solidarności, kiedy o Polsce w świecie było bardzo, bardzo dużo, bo jak są inne czasy, to z kolei jest bardzo, bardzo mało. I trzeba to wykorzystać. I my to wykorzystujemy poprzez różnego rodzaju ofensywy dyplomatyczne. One służą konkretnym celom, wsparciu Ukrainy, no ale one też wzmacniają naszą pozycję. I poprzez wielkie zbrojenia. Wielkie zbrojenia naprawdę na ogromną skalę. Przedtem to była z jednej strony redukcja armii, a z drugiej strony takie homeopatyczne zakupy. A teraz kupujemy naprawdę duże ilości bardzo groźnej broni. Chcemy po prostu z jednej strony odstraszyć od wszelkiego ataku na nas. No, gdyby ten atak jednak nastąpił, to się skutecznie obronić. A z drugiej strony siła militarna państwa jest bardzo poważnym elementem, szczególnie w czasie wojen, a dzisiaj taki czas mamy, pozycji tego państwa i to też bierzemy pod uwagę. Ale jest także kwestia podmiotowej polityki, to znaczy kwestia świadomości naszych partnerów, także tych najsilniejszych, że my jesteśmy państwem, które taką podmiotową politykę chce prowadzić. I tu mamy do czynienia ze sprawą skomplikowaną, ale jeśli pani redaktor pozwoli, to jeszcze wrócę do wizyty pana prezydenta Bidena. Otóż on przywiózł tutaj ciekawe koncepcje, tylko nie przedstawiał ich w przemówieniach i to zupełnie zrozumiałe. Ale może ale przedstawiał, w cztery oczy z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Przedstawiał je w różnych rozmowach. No i ja oczywiście nie mogę ich tutaj relacjonować, ale one wydają mi się bardzo zwarte i pokazujące taką naprawdę dobrą perspektywę nowej architektury bezpieczeństwa w tej części świata, w tej części Europy, z bardzo poważną rolą Polski. No to też jest przyczynek do tego pytania, czy powinniśmy się zbroić. Tak, powinniśmy się zbroić, jeżeli chcemy w tym przedsięwzięciu odegrać bardzo znaczącą rolę i na dłuższy czas, bo no historia ciągle się toczy, nic nie jest na zawsze, tą naszą pozycję umocnić. Jeżeli będziemy się szybko rozwijali gospodarczo, jeżeli przełamiemy coś, co nam bardzo szkodzi, czyli kryzys populacyjny, kryzys ludnościowy, to naprawdę mamy szansę na zdobycie w ciągu następnych dziesięcioleci pozycji już takiej bardzo, bardzo mocnej i trwałej. Co więcej, wyższego statusu, bo status to jest coś takiego bardziej trwałego, takiego wyższego statusu państwa naprawdę się liczącego, państwa, które jest samodzielnym czynnikiem na scenie politycznej, czy tej scenie militarno-politycznej, bo ja chciałbym być optymistą i uznać, że to, co w tej chwili się dzieje, to jest straszne, ale jednak incydent, ale wiele wskazuje na to, że tak po prostu nie będzie, że może tak nie być. I stąd wszystkie te nasze wysiłki. No ale jest też jeszcze ten drugi aspekt, no bo obok tej wojny my mamy z drugiej strony taki jasno już wprost formułowany plan zjednoczenia Europy w gruncie rzeczy nie jako federacji, o tym mówię już od długiego czasu, tylko jako w dużej mierze scentralizowanego państwa i pod wodzą niemiecką. No, kanclerz Scholz właściwie tego, znaczy wprost, nie tyle właściwie tego nie ukrywa, tylko wprost to zupełnie tak mówi. No, to byłaby po prostu utrata niepodległości, czyli ta niepodległość znów byłaby tylko incydentem. Oczywiście no, metody inne, białe rękawiczki, ale efekt zawsze taki sam, to znaczy Polska jako kraj nieliczący się, eksploatowany, okradany, bo tak by to było,
To było formowane w niemieckich doktrynach politycznych już bardzo dawno, w pewnym momencie tam niestety przynajmniej aktualne. Niektórzy się pogodzili z tym, że jakaś niepodległa Polska musi istnieć, chociaż akurat kiedy to pisano, to jeszcze nie istniała, no ale właśnie jako kraj niewielki, kraj, który jest jakoś tam rozwijający się gospodarczo, ale zawsze daleko za Niemcami, a my nie chcemy być daleko za Niemcami, myśmy się już wyraźnie zbliżyli, chcemy dojść do ich poziomu i nie chcemy być żadnym małym krajem, tylko chcemy się liczyć. Jesteśmy dużym narodem z piękną, chociaż bardzo trudną historią i wyciągamy z tego wnioski. No, i bylibyśmy tutaj naprawdę dużo pewniejsi sukcesu, no, gdyby nie siły totalnej opozycji, no, które są w gruncie rzeczy siłami w wielkiej mierze zewnętrznymi, to znaczy no, pracują na korzyść planów, które właśnie doprowadziłyby do takiej degradacji Polski. Panie prezesie, chyba światowe media to dobrze dostrzegają, bo te, które tak naprawdę nigdy nie były przychylne konserwatywnym partiom, szczególnie w Europie, może wschodniej, to jednak mówią o tym, że prezydent Biden nad Francją, nad Niemcami przeleciał, w Polsce wylądował. No oczywiście to miało swoje znaczenie, to był pewien sygnał oceny amerykańskiej polityki różnych państw w Europie, ale takie sytuacje się oczywiście zmieniają i tutaj nie należy do tego przypisywać jakiejś wielkiego znaczenia, chociaż znaczenie to ma, ale bez przesady. Najważniejsze jest to, żebyśmy się uzbroili i mieli władzę, która chce, by Polska była państwem niepodległym, podmiotowym, szybko się rozwijającym i żeby to byli ludzie, którzy nie mają żadnych kompleksów wobec tych innych. No, w Polsce co niektórzy mają już nie tylko kompleksy, ale kompleks sztokholmski, to znaczy kochają tych, którzy nas straszliwie skrzywdzili, straszliwie nas niszczyli, dopuszczali się wobec nas potwornych zbrodni, a kiedy się domagamy od nich odszkodowań, to no co prawda podnoszą nam ręce za, bo wiedzą, że to im zaszkodzi, jak będą wprost przeciw, ale tak naprawdę nigdy by w tej sprawie palcem jednym nie ruszyli, a wręcz przeciwnie. Krótko mówiąc, no tu mamy wielki problem wewnętrzny. To zresztą dla dziejów naszych jest niestety sytuacja powtarzająca się charakterystyczna. Panie prezesie, pozostańmy jeszcze chwilę przy zbrojeniach, bo żeby ugruntować nasze bezpieczeństwo, państwo powtarzają często, że musimy przede wszystkim inwestować w siły zbrojne. Prestiżowy portal Politico i niemiecki Die Welt piszą nawet, że tworzymy najsilniejszą armię lądową w Europie. W tym roku wydatki na obronę mają sięgnąć nawet 4% PKB, a w przyszłości będą nadal rosnąć. Na ile te plany może pokrzyżować spadek tempa rozwoju gospodarczego, bo wojna, jak pan sam powiedział, może potrwać miesiąca, może nawet i lata. Jak to się, krótko mówiąc, odbije na kondycji gospodarczej Polski? No zbrojenia, w szczególności jeżeli ich elementem jest także własna produkcja, są także pewnym elementem rozwoju. I to też trzeba brać pod uwagę, ale obciążenia są oczywiste. Mówiłem wielokrotnie, lepiej być zadłużony, niż czy nawet trzeba dokonywać, być zmuszonym do dokonywania pewnych cięć w budżecie w innych dziedzinach, niż być okupowanym. No, kto widział to, co dzieje się na Ukrainie, chyba nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Ale my potrafimy, przynajmniej jak dotąd, i sądzę, że będziemy potrafili też i w dalszych latach prowadzić taką politykę gospodarczą, doprowadzić do tak intensywnego rozwoju kraju, nawet mimo trudnych warunków, że to wszystko razem będzie się udawało, tak jak nam się udawało przy ogromnych wydatkach w COVID-zie. No i dzisiaj te wydatki związane z wojną, jeżeli wziąć pod uwagę skutki wojny w dziedzinie ekonomicznej i konieczność wsparcia
przedsiębiorstw, także obywateli w różnych kwestiach też są ogromne i jakoś sobie dajemy radę. To nie jest tak, że mamy nieograniczone możliwości, trzeba to przez cały czas liczyć, ale jeszcze raz powtarzam, to jest dzisiaj priorytet. Jak płoną lasy, no to nie czas ratować róże. No, to tak jest. Przyszło nam w tej chwili żyć w takich czasach. Ja bardzo bym chciał, żeby tych czasów nie było, ale na zdrowy rozum już nawet w latach 90. można było sobie wyobrazić. Tu się pochwalę, że należałem do tych, którzy sobie wyobrażali, że takie czasy mogą przyjść. To zatrzymajmy się przy tym właśnie, czy sobie poradzimy, bo w polski rozwój uderza też fakt, że do dziś nie pozyskaliśmy jednak środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Mowa w końcu o blisko, co by nie mówić, panie prezesie, 160 miliardach złotych, w tym prawie 107 miliardów to dotacje, a ponad 51 miliardów to preferencyjne pożyczki. Panie prezesie, w otwarte karty, te pieniądze trafią w końcu do Polski, czy nie trafią, a może są po prostu środki, które stały się swoistym zakładnikiem relacji politycznych? Ja mogę powiedzieć tak, to jest duża suma, ja tego nie kwestionuję. Mi na pewno by nam w tej chwili pomogła. I robimy wszystko, co można. Ja mówię o tym ośrodku rządowym, o obozie politycznym, na którego czele stoję, żeby te środki otrzymać. No ale tutaj jest potrzebna współpraca różnych organów władzy, no nie zawsze. Tutaj mamy do czynienia z jednolitym stanowiskiem. Nawet jest, w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest, no tak, jest potrzebne jakby zrozumienie, o co tutaj chodzi. I zrozumienie, że jeżeli o pewnych sprawach się rozmawia z czynnikiem zewnętrznym, bo Unia jest jednak wobec Polski czynnikiem zewnętrznym, bliskim, ale zewnętrznym, ale decyzje co do tego, co będzie zrobione, różnego rodzaju pomysły, to są pomysły polskie. Nie chcę w tej chwili wymieniać ich, ale no ja nawet wiem dokładnie, kto co wymyślił. To może warto wymienić. To można powiedzieć, że to jednak jest nasza decyzja. I to jest decyzja, która jest trudna. Wolałbym, żeby tak nie było. No, sądzę, że przyjdzie czas na odbudowę praworządności, bo rzeczywiście mamy dzisiaj w Unii wielką sferę bezprawia i że przyjdzie czas na to, żeby ustalić taką zasadę, że co jest dopuszczalne w jednym kraju unijnym, to musi być też dopuszczalne w drugim. We wszystkich. Czyli krótko mówiąc, ta zasada, że są te bardziej dojrzałe demokracje, no jak na przykład niemiecka, no to już jest naprawdę komedią. No, jeżeli spojrzeć na tradycję niemiecką, czy mniej, jak Polska, to właśnie to porównanie jest najbardziej komediowe, to wtedy to wszystko zostaje załatwione. Ale my musimy być w Unii i musimy po prostu zabiegać o zmianę. I proszę pamiętać, że sytuacja w Unii też jest dynamiczna, też się zmienia, też niektóre wybory przynoszą wyniki, no, z których nowe, jesteśmy zupełnie nowe, nowe i z których jesteśmy zadowoleni, że są osoby, z którymi rozmawiałem, kiedy miały 4% poparcia, dzisiaj są premierami czy panią premier. No, jesteśmy z tego bardzo radzi. I że takiego rodzaju zmiany będą pewnie następowały i w innych krajach. I miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, tutaj trzeba być cierpliwy, że będziemy mogli w Unii wiele zmienić na korzyść. W tej chwili rzeczywiście sytuacja, no tutaj decydujące są te plany neoimperialne, tym wypadkiem wszystkim niemieckie z jakimś tam udziałem francuskim, ale że te plany po prostu w nowej sytuacji okażą się zupełnie nieaktualne, dysfunkcjonalne, nawet z punktu widzenia tych pańskich elit politycznych i że jakoś tam
nie wiem, czy to będzie za 2 lata, czy za 12 lat, ale że jakoś się tam dogadamy. Trzeba to przetrwać, ale no, nasze miejsce jest w Europie, jest w Unii Europejskiej. Tak, panie prezesie, ale w tym kontekście też nie możemy nie usłyszeć odpowiedzi, a ja muszę pana dopytać o tak zwane kamienie milowe. Czy w pańskiej ocenie, krótko mówiąc, przyjęcie ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego i tak zwanej ustawy wiatrakowej odblokuje środki? Bo wielu sądzi, że po załatwieniu tych spraw pojawią się nowe, kolejne i będziemy ciągle świadkami takiego brazylijskiego serialu. Pan się tego nie obawia, bo wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie na wniosek prezydenta o zbadanie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy krótko mówiąc, gra o KPO łączy się zatem na kilku płaszczyznach? A jeżeli tak, to jakich? No, rzeczywiście mamy tutaj różne płaszczyzny, ale mamy też no, protokół z posiedzenia Komisji Europejskiej, gdzie jest czarno na białym napisane, że jeśli my te rzeczy zrobimy, no to te środki będą odblokowane. Czy Unia Europejska już tak się zdegenerowała, że nawet to nie będzie przesłanką do tego, żeby te środki wypłacić, to po prostu tego nie wiemy. Nie możemy tego powiedzieć na 100%, ale ja jednak sądzę, że tak źle jeszcze nie jest i że szanse na te środki, poważne szanse, chociaż pewności tu nie mam, to od razu mówię, jednak są. I ponieważ ta ustawa, powtarzam, wymyślona została w Polsce i jest tak skonstruowana, że to, co jest ważne konstytucyjne, prerogatywy prezydenta, one są nienaruszone. Jeżeli chodzi o sprawę przeniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej do Trybunału, czy właśnie Najwyższego Sądu, bo tak się nazywa, tak. Najwyższego Sądu Administracyjnego, to nie jest problem konstytucyjny. W każdym razie no, bardzo wielu specjalistów od prawa konstytucyjnego tak uważa i ja nie twierdzę, że jestem specjalistą, ale jestem prawnikiem i właśnie takim kiedyś takim rzeczami się zajmowałem i też tak nie uważam. I że w ten sposób można te kwestie załatwić, ale w tej nowej konstrukcji Unii Europejskiej te sprawy, które są w wyłącznej kompetencji państwa, wymiar sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw, powinny być sformułowane w sposób pozytywny. Bo dzisiaj one są sprawowane tylko w ten sposób, że nie są wymienione wśród kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, ani tak zwanych kompetencji mieszanych. Natomiast no, one powinny być sformułowane wprost, taka i taka sprawa i tych spraw powinno być możliwie jak taki najwięcej. Katalog to jest spraw, wyłącznie, to mówiąc, tak? Wyłączny, tak, katalog spraw, wyłączna dyspozycja państwa, nikt nie ma prawa się do tego wtrącać, a jeżeli chodzi o obronę praw człowieka, to oczywiście ona musi być w Unii broniona, ale to musi być rzeczywiste łamanie praw człowieka. No, gdybyśmy na przykład zamykali opozycjonistów, którzy no, nas krytykują nawet ostro, ale nie popełniają żadnych przestępstw. No bo ci, którzy teraz mają sprawy karne o korupcję, no to też byli opozycjoniści, no ale to nie za to są zamykani. Gdybyśmy zamykali do więzienia, to wtedy, byśmy wtedy łamali prawa człowieka, ale my żadnych praw człowieka nie łamiemy i jeżeli w Polsce jest problem z praworządnością, to jest problem, który najlepiej ujął, chociaż nie miał chyba takich celów pan Neumann, mówiąc, że sądy są nasze. Tak, sądy są rzeczywiście Platformy Obywatelskiej w wielkiej mierze. Nie mówię, że wszystkie, nie mówię, że każdy sędzia. I to jest stan sprzeczny z zasadami praworządności. Tak, panie prezesie, to dopytam jeszcze, to dlaczego prezydent ten wniosek do Trybunału jednak skierował? Panie redaktor, no, ja nie jestem prezydentem i przykro mówić, już nie mam szans na to, żeby mi zostać. To jest pytanie do prezydenta. Nie wiem. Ale są dobre informacje z Europy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski mówi, że 97% polskich gospodarstw będzie miało dopłaty bezpośrednie powyżej średniej europejskiej. Mowa o około 270 euro dopłat do hektara, czyli jak we Francji i w Hiszpanii.
Danii, można powiedzieć. Do Polski też wpłynęło 5 miliardów euro zaliczki z unijnej perspektywy 2021-2027 i to na programy i centralne, i regionalne. Czy zatem, panie prezesie, mechanizmy finansowe Unii Europejskiej nie są co do zasady obarczone polityką? No do tej pory nie były. Natomiast w każdym razie no, nie były w jakimś takim wysokim stopniu. W tym momencie, w ostatnim czasie no, zaczęły być i no, trzeba te wydarzenia sprowadzić do takiego bardzo przykrego incydentu w dziejach Unii, bo jeżeli to będzie organizacja, gdzie ci silniejsi będą po prostu szantażowali pieniędzmi, no to ona zupełnie zmieni charakter i w ogóle przestanie pełnić tą funkcję, którą miała pełnić. To będzie kryzys i prawdopodobnie w jakimś momencie też rozpad Unii Europejskiej, więc ci, którzy tak robią, robią bardzo źle. No ale dzisiaj rzeczywiście tego rodzaju fakty istnieją, istnieje w umysłach, bo to nigdy nie zostało spisane, taki projekt europejski. I niektórzy uważają, że nie obowiązuje ich prawo, tylko obowiązuje ich projekt europejski. No, to jest bardzo specyficzny sposób podejścia do praworządności, do prawa, do tego wszystkiego, co w naszych europejskich realiach było uważane za oczywiste. No, fundamentalne i nie można w inny sposób zabezpieczyć praw człowieka, praw różnych zbiorowości, także praw narodów, praw państw, niż poprzez prawo, które jest przestrzegane. No, wyobraźcie sobie państwo, że w Polsce ja na przykład ogłaszam, że no jest pewien bardzo dobry plan dla Polski, on obowiązuje, a nie konstytucja i inne przepisy. No, to byłoby rzeczywiście złamane niepraworządności i to bardzo radykalne. No, tam niczego takiego nie głosimy, chociaż plany dla Polski mamy i sądzimy, że to są bardzo dobre plany. Będą prezentowane w kampanii wyborczej. Panie prezesie, krótko wrócę do ważnego tematu, bo w ostatnich tygodniach jesteśmy bombardowani. Dowiadujemy się, jak kolejni prominentni politycy z Parlamentu Europejskiego obciążani są zarzutami korupcyjnymi albo zarzutami dotyczącymi niemoralnych powiązań. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński stawia taką śmiałą tezę, że sprawa jest rozwojowa i może okazać się, że za wszystkim stoją Rosjanie. Jak daleko pańskim zdaniem w ogóle sięgają matki rosyjskie? No w moim przekonaniu sięgają bardzo daleko, bo jeżeli jakieś państwo całkowicie niedemokratyczne, mające ambicje imperialne i mające bardzo wiele interesów w Europie, dysponuje wielkimi pieniędzmi, które są poza jakąkolwiek kontrolą, no to nie tylko takie państwo jak Rosja, która nie jest rządzona przez siły anielskie, ale nawet takie państwo, które byłoby rządzone przez siły anielskie, chociaż takiego państwa na całym świecie nie ma, no miałby ogromną pokusę, żeby to wykorzystać. Więc ja nie wierzę w to, żeby Rosjanie takiej pokusy nie wykorzystali i na pewno wykorzystali, na pewno poziom korupcji elit europejskich jest poziomem no, bardzo znaczącym, bardzo wysokim i że różnego rodzaju akcje, także te przeciwne przeciwko Polsce były po prostu robione za pieniądze. Zresztą na to są też i pewne dowody no, tego pana Panceriego, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, który tak dzisiaj siedzi w więzieniu, fundacja przecież przygotowywała Pierre Antonio Panceri. Przeciw włoski Polsce, europoseł. Tak, no ex-europoseł. Tak. Przygotowywała różnego rodzaju rezolucje przeciwko Polsce. No, to pokazuje, jaką drogą to idzie i takie wyobrażenie niektórych naszych rodaków, no, często ludzi dobrej woli o Unii Europejskiej jako takiej dobrej organizacji, takim niemalże tatusiu, który będzie wspierał, no to jest wyobrażenie no, godne niemowlaka. No. Tak.
Panie prezesie, zmieniam temat. W minionym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował list otwarty skierowany do pana prezesa, w którym zarzucił panu, że nienawidzi pan wolności i chce ograniczać prawa Polaków. Tłem tego listu, jak pan zapewne wie, jest spór o postulaty dotyczące m.in. ograniczenia konsumpcji mięsa, nabiału, a nawet wolności podróżowania. Jest zatem okazja, panie prezesie, by odpowiedział pan na te zarzuty. Ale powinnam dodać, że może prezydent Trzaskowski za fundamenty wolności uznaje założenia organizacji C40, bo trzeba przypomnieć jego słowa z Campus Polska, że razem właśnie z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Prezydent mówi, że jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. Jak rozumieć tak pojętą wolność, pytam pana? No, lewica bardzo często w dziejach uważała, że realizację jej programu, jej agendy społecznej to jest właśnie wolność. Tylko w istocie chodziło o niewolę, bardzo często niewolę barowaną represjami, to bardzo ostrymi, no, począwszy od rewolucji francuskiej, masowymi egzekucjami, czy wręcz ludobójstwem, jak w Wandei. I to jest ta tradycja, w której wyraźnie tkwi pan Trzaskowski, bo to, co proponuje, to jest właśnie radykalne ograniczenie wolności człowieka. Natomiast twierdzenie, że ja nienawidzę wolności, no to jest tylko wyraz nienawiści pana Trzaskowskiego. I tu już nie powiem o sobie, tylko powiem do wszystkich, którzy po prostu mają inne poglądy, nie są lewicowcami, są ludźmi poglądów konserwatywnych, a właśnie konserwatyzm, ten dobrze rozumiany, umiarkowany konserwatyzm jest gwarancją tych rzeczywistych wolności człowieka, tych, których żeśmy się w ciągu wieków dorobili i które powinny być bronione, a ta obrona polega między innymi na odrzucaniu różnego rodzaju radykalnych i niekiedy wręcz oszalałych eksperymentów społecznych. Przy czym te eksperymenty społeczne są wprowadzane w życie zwykle w atmosferze takiego totalnego zakłamania. Bo on też twierdzi, że ja ciągle kłamię. No, oni ciągle kłamią, nieustannie kłamią w bardzo różnych sprawach i to też jest ta tradycja. No, cały ten eksperyment komunizmu, największy, najbardziej przerażający, ludobójczy eksperyment XX wieku, przecież oparty był na kłamstwie, oparty był na prezentowaniu rzeczywistości w sposób zupełnie odwrotny od tego, jak to naprawdę było. To wtedy formacje wręcz zbrodnicze i prześladujące przeciwników w sposób niezwykle okrutny, a także i nie przeciwników, to wszystkich, którzy się nie podobali z jakichkolwiek względów, twierdziły, że są formacjami wolnościowymi, że bronią demokracji. Przypomnę lata 40. zaraz po wojnie, no, jak się nazywał wtedy ten front, który chciał wprowadzić w Polsce stalinizm w wersji tej jeszcze ciągle klasycznej, czyli komunizm w wersji stalinowskiej, czyli tej najbardziej represyjnej, zbrodniczej, ludobójczej. No to były stronnictwa demokratyczne. No dzisiaj mamy znów stronnictwa demokratyczne, które przecież jednocześnie zapowiadają, że zniosą w Polsce wszelką praworządność i zniosą wszelką wolność. I absolutnie nie uznają prawa różnych partii do różnych poglądów, bo tylko oni mają rządzić, a jeżeli oni nie rządzą, to natychmiast upada demokracja. No przecież to jest oczywiste dla każdego myślącego człowieka. No niestety w Polsce pewna grupa ludzi daje się do tego przekonać, ale sądzę, że jakieś otrzeźwienie będzie następowało. Każdą ideologię da się oprawić w ramy naukowe? Wie pani, to jest kwestia taka, że ideologia z natury rzeczy
jest pewnym zestawem poglądów, które na ogół nie podlegają weryfikacji naukowej, przynajmniej tej weryfikacji sensu stricto. Wiadomo, że w dziejach nauki, dziejach filozofii nauki ten sposób weryfikowania był bardzo różnie określany, szczególnie już kiedy nauka się rozwijała w XIX, a szczególnie w XX wieku. Trwały tutaj różnego rodzaju spory, ale ideologia ma właśnie to do siebie, że jest jakby cokolwiek niezależna od faktów. No, jeżeli można wmawiać dzisiaj, że formacje, które jawnie zapowiadają, że nie mają zamiaru absolutnie w Polsce podtrzymywać demokracji, bo w Polsce realnym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość, no ma być zniszczone. No, to jest taki najlepszy dowód tego, że tutaj fakty, empiria się nie liczy. Tylko że w tym wypadku oczywiście mamy do czynienia z pewną specyfiką. Tutaj liczą się emocje pewnej specyficznej grupy społecznej stworzonej przez późny komunizm i postkomunizm, która to grupa w Polsce uzyskała duże znaczenie, a której zasoby kulturowe są na poziomie, no powiedzmy sobie, bardzo skromnym. Pozostanę w Warszawie, panie prezesie, bo sekretarz miasta Warszawy, ale też dawny minister skarbu w rządzie PO-PSL, Włodzimierz Karpiński, trafił na 90 dni do aresztu pod zarzutem żądania i przyjęcia korzyści majątkowej 5 milionów złotych. Został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Słowem, mamy podejrzenie wielkiej afery w samym sercu warszawskiego ratusza. Panie prezesie, co to mówi o kondycji urzędu, a może szerzej tego środowiska politycznego? No ponieważ tam przecież mieliśmy i pana Nowaka, drugiego bohatera tej afery, też tam wielomilionowe łapówki są mu przypisywane, no bo oczywiście sąd może ostatecznie to stwierdzić. No to dodawszy jeszcze pana marszałka, trzecią osobę w państwie, gdzie jest przecież też wiele sformułowanych zarzutów pana Gawłowskiego, pana Kwiatkowskiego, no to co prawda nie należy, zdaje się, formalnie, ale też przecież należał. Ale wywodzi się. Wywodzi się i tam też mam zarzuty. No i jakby szereg różnego rodzaju innych drobnych spraw, no to no jest to specyficzna formacja, tak to nazwijmy. Ma pewne kłopoty z... Ale często występuje w roli takich arbitrów moralności. No... To się ludziom, którzy łamią prawo, łamią zasady moralne, a przede wszystkim no nie są w stanie powstrzymać swoich chciwości, czy też takich innych no, prymitywnych dążeń do jakiejś hulanki, zabawy, takiej złej zabawy, bo sama zabawa nie jest niczym złym oczywiście, bo takiego nadużywania, tak powiem, tego, co w życiu jest, jeżeli jest umiarkowanie stosowane, miłe i przyjemne, to tacy ludzie no, właśnie do takich formacji bardzo często trafiają, a później są z tego powodu różne kłopoty. Przy czym nie ma formacji idealnych, tylko jest pytanie o reakcję. Jest pytanie o reakcję, czy w związku z tym są odpowiednie działania wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, służb państwowych, które mają w takiej sytuacji reagować, czy mamy do czynienia z sytuacją obrony za wszelką cenę. No i tej zasady, że póki jesteś w PO, to będziemy cię bronić. Znów wracamy do pewnego pana, a sądy, jeszcze raz to powtarzam, są nasze. No i to niestety bardzo często się do tej pory okazywało, że sądy, to prawda, w drobniejszych sprawach, różnych celebrytów, no były ich, bo wydawały wyroki, no, które miały charakter, no powiedzmy sobie, stosowania podziału społeczeństwa na tych, którzy mają przywileje daleko idące i nie mają przywilei. I jeżeli ktoś tych ludzi no, kiedyś znała, przecież ja nie ukrywam, że przynajmniej tych ze starszego pokolenia,
kiedyś znałem, no to wiem, że to, że oni tak po prostu myśleli, no oni uważali, że to tak powinno być kiedyś. I inni mieli przywileje, oni zresztą te przywileje bardzo często zachowali, no ale my też tutaj zostaliśmy dokoptowani do tej sfery przywilejów i tak jest w porządku. Panie prezesie, my uważamy, że żadnych przywilejów być w tej sferze nie może. A spraw też wokół Prawa i Sprawiedliwości jest trochę. No jest, ale my na to reagujemy. My na to reagujemy i to w sposób bardzo zdecydowany i taki, który no, może prowadzić niektórych ludzi, już doprowadził do prawdziwego życiowego nieszczęścia, jeżeli dokonali nadużyć, ale jeżeli ktoś dokonuje nadużyć na dużą skalę, to naraża się na wielkie życiowe nieszczęście. Tak powinno być. Panie prezesie, bardzo dziękuję za pańską analizę tej sytuacji i międzynarodowej, i krajowej, za pański komentarz do tych wszystkich ciekawych tematów. Zapraszam pana wkrótce, bo wiele jeszcze przed nami. Jeszcze sporo tematów zostało, które powinniśmy omówić. To mam nadzieję, że pan prezes przyjmie to zaproszenie do mediów publicznych i że będziemy się częściej spotykać. No, będę bardzo rad. Będę naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o spotkanie z panią redaktor, ale także o inne spotkania w tych mediach. Bardzo dziękuję. No, publicznych właśnie, bo no, z innymi jest pewien kłopot. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za uwagę, za czas poświęcony. Mam nadzieję, że będziemy chętnie goszczeni u państwa w każdy czwartek o 21:00. Do usłyszenia, do zobaczenia. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg.